słyszałeś o czarnej owcy? W tym wyścigu? Miejska legenda. Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Twój tata kochał to auto. Dzisiaj zwycięzca bierze wszystko! Co jest to kur... Co to jest? To jest inwestycja. Pokazał się na ostatnich wyścigach. Niezły czas, ale to nie wystarczy, żeby wejść do ekipy. Pasuje cię na świeże mięso. Witaj w świecie świrów. Zawsze robisz to, co chcesz? Zawsze. Straciłem dziś bardzo dużo pieniędzy. Zabawa dopiero się zaczyna. Ten z fajką to kieł. Ich szef. Mówią, że przegryzł pen podwinę i spierdolił brzucha matki. Konkretny gościu. W drugim zdaniu już mi groził śmiercią. Zwycięzca turnieju otrzymuje tytuł Diablo. Jeszcze dodatkowo skosi jakieś 500 000. Stawką jest wasze zdrowie i życie. Każdy potrzebuje kasy, nie? Ale nie każdy daje się za nią zabić. Ale ja się nie chcę zabić. To czego chcesz? Mam chorą siostrę. Zbieram pieniądze na zagraniczną operację. Szkoda, że nie mogę być z wami. Ale już niedługo. Pojedziemy do Wiednia, tam cię naprawią. Proszę cię, uważaj na siebie. Naprawdę nie lubię przegrywać. Dobęczka. Chcesz, żebyś wybrał ten wyścig? Masz dla kogo? Dwójka, uważaj! To nie dywizja 303. Hi guys, here's today's action-packed fact. The Fast and Furious films offer high-octane fuel plots, but many actors, like Michelle Rodriguez and Jordana Brewster, were so young at the time that they didn't even have a driver's permit. Good thing their talent allowed them to be in the movies anyway. By the way, what is your favourite film in the franchise? Let us know. Remember to click below to subscribe, or on the side, for more great content.